Zawodnicy z całego kraju uczestniczyli w turnieju karate Kyokushin w Zambrowie. Organizatorem trzeciej edycji turnieju był Zambrowski Klub Karate. Jak co roku przyjeżdża do nas dużo zawodników, w tym roku też jest około 300 zawodników, także zapowiadają się fajne walki. Turniej jest podzielony na pomarańczowe pasy, są to pasy w takim początkującym poziomie i zaawansowane, czyli już są takie wyższe stopnie, niebieski, zielony i żółty pas. Także rywalizacja będzie w dwóch kategoriach. Również mamy rywalizację w kata, jest to układ form, i rywalizacja w kumite, czyli dzieciaki walczą w pancerzach, w ochraniaczach, w takim pełnym kontakcie. Zambrów jest dosyć mocną ekipą, zobaczymy jak pójdzie nam na koniec. Się przygotowaliśmy bardzo długo i do turnieju pod kątem organizacji, też jak i pod kątem takim sportowym. No mam nadzieję, że wypadniemy bardzo dobrze, chociaż przyjechało do nas dużo zawodników bardzo dobrych z całej Polski, bo jest aż 21 klubów, więc no, będzie zacięta rywalizacja. Chcieliśmy podziękować sponsorom za pomoc finansową przy organizacji Banku Spółdzielczemu w Zambrowie, pani Ewie Gregorek i firmie Golhem. Także dziękujemy tym firmom za takie wsparcie turnieju. Turniej został zorganizowany pod patronatem burmistrza Kazimierza Dąbrowskiego. Zambrów Karate stoi, ponieważ to już kolejny turniej o Puchar Burmistrza Zambrowa, mający rangę międzynarodową i ogólnopolską. Muszę powiedzieć, to zawdzięczamy działalności i programowi, jaki tu oferuje nasz klub karate, państwa Kaczyński i zarząd. Dlatego też niezmiernie jestem dumny, zadowolony, że tyle osób, tyle dzieci i młodzieży przyjeżdża rocznie do Zambrowa. Trzeba powiedzieć, że w tamtym roku było 300, w tym roku jest więcej. I stanowi to doskonałą promocję naszego miasta, jak również klubu. Także jeszcze raz wielkie ukłony i szacunek wszystkim organizatorom, ponieważ całość logistycznie to objąć, to jest większe przedsięwzięcie i trzeba za tym po prostu pochodzić, żeby to zorganizować na takim wysokim poziomie, jak to jest zorganizowane. Współorganizatorem turnieju był starosta Zambrowski. W otwarciu turnieju uczestniczył Stefan Krajewski, członek zarządu województwa podlaskiego. Trzeci już turniej o Puchar Burmistrza Karate Kyokushin w Zambrowie. Tak jak widać, przyciąga coraz więcej zainteresowanych, nie tylko z miasta Zambrów, nie tylko z województwa podlaskiego, ale z całego kraju. Cieszy fakt, że młodzież, dzieci garną się do sportu. Coraz więcej jest ich tutaj, także to jest dobre. Nie siedzą przed komputerami w domu, tylko wychodzą, chcą walczyć, chcą używać tego sportu i to jest bardzo ważne, myśląc o rozwoju, no, zdrowiu dzieci. No i też trzeba tutaj dodać, że ważne jest to, że pojawiają się takie osoby jak pani Anna Kaczyńska, która od lat już tutaj wspiera, działa na rzecz rozwoju tego sportu w Zambrowie i tak patrząc, to karate już na trwałe zakorzeniło się w mieście Zambrów. Po oficjalnym otwarciu turnieju rozpoczął się pokaz przygotowany przez zawodników i trenerów Zambrowskiego Klubu Karate. Pokaz prowadził sensei Skander Yusuf.
Udział w treningach i turnieju karate sprzyja wszechstronnemu rozwojowi młodych zawodników. Mama mi powiedziała, że jest karate, mogę zapisać się. Zapisałem się. Na początku tak jak zobaczyłem, jak inni trenują, było tak o sobie, ale jak potem spróbowałem, to super było i nadal chodziłem. Już kilka mam wygranych zawodów, trzecie, pierwsze miejsca. No ogólnie już lepiej wyglądam, lepiej ćwiczę, biegam. No bo już jestem jednym z lepszych. Treningi to z dojazdem do Zambrowa to 2 godziny w 2 strony. Ludziom trening to szkoła to tak po 2 godziny się jeszcze uczę, jeszcze zanim pojadę. A jakoś idzie. Po zakończeniu pokazów najmłodsi uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i puchary.